Cześć, witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie w powiększonym gronie. Jest dzisiaj ze mną Karolina. Cześć, Karola. Karola zajmuje się w marce Bandiczym. Jestem social media managerem, czyli głównie mediami społecznościowymi. I jest z nami również Kinga. Cześć, pracuję w marce Bandy już od ponad roku. Jestem asystentem do spraw marketingu i zajmuję się targami, opakowaniami i brandowaniem salonów. Dziewczyny są kobietami, dziewczyny stosują kosmetyki i dziewczyny są taką naszą próbką wewnętrzną, bo ostatnio przeprowadziliśmy badanie na ponad 1000 kobiet odnośnie zwyczajów pielęgnacyjnych. Kobiet i nas wszystkich. Co stosujemy, jak stosujemy, czy znamy się na kosmetykach, czy świadomie wybieramy, dlaczego coś wybieramy. No i stworzyłyśmy sobie taki mini serial, żeby skonfrontować to, co wyszło z tych wyników, z tymi naszymi prywatnymi zwyczajami, jak my to wszystko postrzegamy. Słuchajcie, no było takie pytanie na przykład, czy skóra się rozleniwia? Rozleniwia się skóra? No nie, absolutnie nie. No nie ma takiej cechy, żeby się rozleniwiała. Myślę, że w tych badaniach po prostu osoby odpowiadając miały na myśli, że może kosmetyk po pewnym czasie według nich nie działa, a może, no myślę, że ty to powiesz najlepiej, po prostu skóra może mieć inne potrzeby. Więc absolutnie nie. Kinia, a twoja skóra się leni? Nie, nie leni się, bo nie ma też takiej właściwości, ale to jest bardzo często powielany mit. Jeżeli 85% kobiet wierzy w taki mit, to znaczy, że on musi być bardzo utrwalony, na przykład przez reklamy w internecie, przez różne wpisy blogerskie. No właśnie, to 85% to jest bardzo duża ilość respondentek. Nasza skóra tak naprawdę się nie rozleniwia, natomiast musimy zwrócić uwagę na to, że nasza skóra na przeciągu roku, czy w ogóle na przestrzeni całego życia, ona ma różne potrzeby. Nawet rodzaj cery nam się zmienia, tak? Możemy mieć cerę normalną, jak się rodzimy, potem mamy cerę mieszaną, przetłuszczającą się, potem wraz z wiekiem raczej cera dąży do tego, żeby być cerą suchą, więc te potrzeby się zmieniają, te pory roku się zmieniają, to wszystko. A Wy widzicie, że przez cały rok coś się zmienia, czy w ogóle cały rok ten sam krem? Myślę, że i przez porę roku, ale też kobiety i hormonalnie, więc jakby to jest mnóstwo czynników, które mogą wpływać na aktualny stan naszej skóry i również pewnie i typ. No ale przez cały rok stosujesz, masz ulubiony krem i ten krem po prostu zawsze. Nie, absolutnie nie. To się potrafi zmienić no nawet w ciągu miesiąca, co prawda nie powinno tak być, no bo dajmy sobie jakby też czas, żeby ten krem zapracował i jakieś efekty nam przyniósł. Natomiast no, to się bardzo często zmienia i to nawet nie trzeba jakby też, czy lubimy jakiś krem, czy nie, ale też jakby w zależności od pory roku, na przykład jeżeli jest gorąco, no to już nie używamy ciężkich kremów, prawda? A ty, Kinia, masz taki ulubiony must have, czy cały czas planujesz sobie jakieś udoskonalenia, cały czas sięgasz po coś nowego? Jednak zdecydowanie uwielbiam sięgać po nowości. Myślę, że w ciągu roku to wybieram 2-3 kremy, w zależności na przykład od tego, jaką mamy pogodę na zewnątrz. Jeżeli jest zimno, jest mróz, to wybieram kremy z ochroną typu cold cream. Tak to się chyba nazywa, tak, prawda? Tak. Tak, czyli takie cięższe kremy, chroniące, bardziej takie tłuste. Natomiast latem wszystko, co jest najlżejsze. Na przykład jakiś anti-dry albo delikatny olejek. Wiele spośród naszych respondentek deklarowało, że lubi, w ogóle spośród różnego rodzaju kosmetyków, bardzo lubi stosować kosmetyki typu krem. Co ciekawe, to była no, taka ilość około 80% respondentek, a niestety tak między 20 a 30% respondentek deklaruje, że w ogóle sięga, słuchajcie, po peelingi w międzyczasie. I to jest nie najlepsza wiadomość, dlatego że ileż to by kremów mniej wylądowało w koszu, jakbyśmy stosowały regularnie peelingi, bo złuszczanie regularne skóry podnosi skuteczność działania kremu. Dokładnie. Wy używacie peelingi? Tak. Oczywiście. A, no to jesteście wyedukowane dziewczyny. Teraz już tak. Jakie? Enzymatyczne, chemiczne? No ja głównie enzymatyczne, chociaż nie ukrywam, że chciałabym sięgnąć po chemiczne, no ale nie mogę. Ty masz akurat bardzo taką wrażliwą skórę, więc u ciebie to jest no taka... Delikatna sprawa, dosłownie. Delikatna sprawa, ale jest antiróża, jest peeling kwasowy, tak? Tak. Który dobrze wpływa też na naczynia krwionośne. Ale ja jestem ogromną fanką i tak peelingów enzymatycznych. Tak jest. Szczególnie tego z keratoliną. Ulubione. Tak. Kinia, a ty jak? Jakie peelingi stosujesz? Ja 2 razy w tygodniu taki delikatny, enzymatyczny, ale z tym okresem jesienno-zimowym uwielbiam kwasy. To jest moja chyba największa miłość. Bo Kinia, kamera wszystko wybaczy, a Kinia ma czasami problem z niedoskonałościami.
I te kwasy, to rozumiem, że na tej niedoskonałości właśnie na przykład z antiakne świetnie się sprawdza u Ciebie, nie? Bardzo pomagają. Mhm. Jeżeli u mnie już się pojawiają takie niedoskonałości, to pozostawiają po sobie na kilka miesięcy ślad, czyli takie fioletowe kropeczki i potem bardzo ciężko jest je usunąć. Ale... A zapalne przebarwienia, bo rozdłubujesz. Kiedyś uśmiechnęła tajemniczo. Na pewno nie rozdłubuję, bo przecież nie wolno, prawda? Tak, gdyby się komuś przydarzyło, że jednak nie rozdłubał, a jakiś się ślad zrobił, to koniecznie trzeba się chronić przed opaleniem takiego przebarwienia, dlatego że ono się wtedy utrwali. Zaczyna nam się lato, zaczyna się piękna pogoda. Uważajcie na to, żeby nie opalać cery skłonnej do niedoskonałości, bo te niedoskonałości po prostu nam się zasiedzą na skórze. Będą jakby ślad po niedoskonałości. Niedoskonałość zniknie, a ślad pozostanie. Dokładnie. Dobrze, że to mówisz, bo też zauważam taki mit, jeszcze zanim zaczęłam u Was pracować, że warto jest opalać taką skórę trądzikową, bo słońce wysuszy przebarwienia i trądzik i to nam polepszy ten stan skóry, a to jest zupełnie... Poprawia się stan skóry na początku, bo tam jest taki mechanizm, który rzeczywiście indukuje, jest cały jakby proces bardzo złożony ku temu, żeby ta cera wyglądała lepiej. Natomiast po lecie zauważcie, że często osoby, które mają problem z niedoskonałościami, jednak obserwują tak we wrześniu, że nagle je wysypuje jakoś bardziej, tak? Czyli latem było lepiej, a potem jest coś gorzej. Dlatego, że skóra, broniąc się przed tymi promieniami słonecznymi, tworzy grubszą warstwę rogową na skórka, czyli blokowane są ujścia gruczołowo-słojowe skóry, czyli dochodzimy do mikrokomedo, czyli dochodzimy do zaskórników i całego tego łańcuszka, nie? Znamy to wszystko z autopsji. I czemu ten krem nie działa? Czemu ten krem nie działa, ja nie wiem. Słuchajcie, bo jeszcze wyszła taka informacja z tych naszych badań, że oczywiście najbardziej lubimy kremy, że bardzo lubimy stosować w ogóle ten sam krem najlepiej przez cały rok i specjalnie im lubimy zmieniać. My wiemy, że trzeba zmieniać, są różne potrzeby, to już wiemy. Że nawet nie było, gdybyśmy zmieniały te kremy, nawet nie byłoby takiego pytania, czy się skóra rozleniwia, bo my byśmy co sezon, prawda, co pora roku byśmy je zmieniały, tak? Ale wyszło nam w tym badaniu też, że my nie do końca wiemy, co to są SPF-y, a przecież SPF też jest najczęściej w formie kremu. Więc jeżeli przez cały rok stosujemy krem, a przez cały rok właśnie niechętnie sięgamy po SPF-y, tylko tak raczej wyjątkowo wiosną i latem, bo wtedy dostrzegamy tą jego funkcję ochronną przed opalaniem się skóry, to znaczy, że coś te SPF-y zaniedbane są. Wy jesteście bardzo młodziutkie. Czy wy macie zmarszczki? No. Nie, nie mają. Chinia. Są, oczywiście. Bardzo delikatne. Czy takie młodziutkie dziewczyny w ogóle myślą o tym, że kiedyś będę miała zmarszczki? Tak. Na pewno. Co robisz, żeby nie mieć kiedyś zmarszczek, Karolcia? No przede wszystkim filtry. I przede wszystkim właśnie latem, ale też mam z tyłu głowy, że no, jestem w pracy, jestem w biurze przed komputerem 8 godzin, a czasem nawet więcej, bo jeszcze telefon. Więc mam takie przeczucie, że no, nie tylko słońce. I że trzeba się chronić nie tylko przed słońcem, ale też przed światłem niebieskim. Czyli masz taką świadomość tej potrzeby chronienia się przed promieniowaniem. Karolcia, a ty jaką profilaktykę przeciw zmarszczkom stosujesz? Kinga. Przepraszam, Kinga. Ja przede wszystkim nakładam filtr. 30 lub 50. Teraz moją ulubionym jest z Anti-Irritate, mineralny krem ochronny. To jest absolutne cudo. Polecam Wam, ponieważ od razu natychmiastowo wyrównuje kolory skóry. I teraz, no tak naprawdę od 4 miesięcy już go używam dzień w dzień. On jeszcze ma takie właściwości bardzo ładnie kojące, tak? Tak, a jakiś masz sposób na niego, żeby on był taki ładniejszy i taki przyjemniejszy w odczuciu? Bo on się, wiesz, te filtry, które pozostają na powierzchni skóry, one czasami, no, wydają się być bardzo ciężkie. Co ty robisz, żeby on taki nie był? Ja nakładam pod niego bardzo leciutki krem, ewentualnie kilka kropli olejku i zazwyczaj nakładam go gąbeczką. Taką najzwyklejszą, ona idealnie rozpracowuje ten produkt. Zamiennie nakładam go, używając po prostu naszych opuszków. Ich ciepło idealnie rozprowadza ten produkt. Kinia używa pod filtr olejku, ale możemy używać też któregoś koncentratu, tak o dużo lżejszej konsystencji. No dobrze, czyli Wy profilaktykę przeciwsłoneczną stosujecie. A czy wiecie, przed czym się chronicie? Czy rozróżniacie, czym jest promieniowanie UVA od UVB?
No wiemy, oczywiście. Znaczy, no, przede wszystkim właśnie z tego wynika to, że no, mamy przed sobą nasz produkt UV Expert, szczególnie to SPF 50 i tam jest wyraźnie napisane, przed czym chroni. No i też powstało mnostwo filmów u nas i postów, które też sama pisałam i film montowałam, więc tak. Także jeżeli większość z nas wybiera kosmetyki o konsystencji kremu, to możemy się pokusić o takie podstawowe, takie najważniejsze wskazówki. Po pierwsze, stosujemy regularnie peeling, tak? Wdrożmy te peelingi do naszej pielęgnacji. Po drugie, jeżeli uwielbiamy konsystencję kremu, zwracajmy na to uwagę, żeby tam znalazły się też takie kremy, które mają filtry przeciwsłoneczne, tak? Mamy jeszcze jakieś podsumowanie? Nie bójmy się, że się skóra rozleniwi. Rozleniwi, tak. Skóra jest jednym z najbardziej aktywnych narządów. Tak. A wiecie, na przykład, że to zadaje kłam w ogóle temu mitowi, że jednym z najbardziej aktywnych składników w kosmetyce przeciwstarzeniowych, czyli takich do stosowania tam powiedzmy sobie po 40 roku, czy 45, to jest must have retinol. Ale retinol, i to jest jeden z też z tych składników, które doskonale się sprawdzają w pielęgnacji cer skłonnych do trądziku, czyli już tam w okolicy przed 20, tak? Nie ma takiej możliwości, żeby skóra się rozleniwiła pod wpływem takiego składnika i on jest akurat wskazany w każdym wieku. On ma oczywiście swoje różne obostrzenia, o których nie będziemy teraz mówić, ale to jest jeden z tych składników, który świetnie się sprawdza w każdym wieku i tu o rozleniwieniu w ogóle nie ma mowy. Dajcie nam znać w komentarzach, czy Wy ten mit też znacie, że skóra się rozleniwia, czy macie takie doświadczenie, że może Wam się rozleniwiła, ale no my jednak będziemy stały na straży tej informacji, że może po prostu ma coraz więcej potrzeb i zwyczajnie potrzebuje dodatkowych produktów, dodatkowych bodźców, no ale to nie jest rozleniwienie się skóry, tylko po prostu inne potrzeby. Dziękuję Wam bardzo, dziewczyny, za dzisiaj. Czekamy na Wasze komentarze. Do usłyszenia. Cześć.